Niedziela odbyła się druga odsłona Dni Pystr. Na festynie dobrze bawili się zwłaszcza młodsi mieszkańcy gminy. Wystąpiły jednak już inne zespoły. Jako pierwszy zagrał Hamak Band. Macie tę piosenkę? Zaśpiewajmy. Oprócz błękitnego nieba. Śmiało! Nic mi dzisiaj nie potrzeba. Oprócz błękitnego nieba. Nic mi dzisiaj nie potrzeba. Są wszystkie dziewczęta, które kiedyś tak bardzo kochałem, kochałem, kto z przyjaciół pamięta, ile razy dla nich przegrałem. W gardle zaschło mi i butelka zupełnie, zupełnie już pusta, już pusta. Nikt do drzwi dzisiaj nie zastuka. Bawimy się muzyką, nie pchamy się na afisz, ale w tym roku nagraliśmy płytę. Skończyliśmy pracę na 1 czerwca. Wydana zostanie 29 na pikniku country w Mrągowie. Chociaż nie gramy muzyki country, mamy tylko w swoim składzie pedal, styl gitar. Jak panowie słyszeliście zapewne. Mocno. Jeszcze raz gratulacje za odwagę i za promowanie kultury i niesienie radości dla mieszkańców. Spodziękowanie. Hamak Anti-Age Music. Muzyka przeciw starzeniu. I jeszcze jedną maksymę wam przekażę. Ludzie przestają się bawić nie dlatego, że się starzeją, lecz starzeją się, bo się przestają bawić. Spójrzcie na mnie. Jednak publiczność czekała na kogoś innego. Podobnie jak sam burmistrz Krzysztof Strużyński. Myślę, że w związku z tym, że jesteśmy już w takim wieku, troszeczkę podeszłym, to wyczekujemy raczej na perfekt. Na rozchód dla siebie. Perfekt został przyjęty entuzjastycznie. Niektóre fanki otrzymały nawet dedykację. Młoda dama ma dzisiaj urodziny i jej dedykujemy również piosenkę. Julcia, gdzie jesteś? Wszystkiego najlepszego. Sto gorących słów, gdy na dworze mróz, niewyspaną noc, jeden koc solą moich ust, gitarowy blues, kilka dróg na skrót, parę stóp. Nie mogę ci wiele dać, nie mogę ci wiele dać, bo sam
piosenka najbardziej Ci się podoba? Autobiografia. Przyjechaliśmy spod Wrocławia z Oleśnicy. No jeździmy już od kilku lat za Perfektem na koncerty. A dzisiaj jest taki najważniejszy dzień, bo Julka ma 9 lat i nie pojechaliśmy na wczasy ze względu na to, żeby dzisiaj była tutaj w Pyrach. My wiele za Perfektem, ale jeździmy naprawdę od 4 lat i w obrębie tu 200-250 km od Wrocławia. I dlaczego Perfekt? Dlatego, że wciągnął Julkę tato praktycznie, słuchał, Julce się bardzo spodobała, najbardziej to właśnie ta autobiografia. Przede wszystkim jestem zadowolona z frekwencji podczas tegorocznych Dni PESTR. Myślę, że po raz pierwszy tak duża liczba mieszkańców i gości uczestniczyła w organizowanych przez nas imprezie i mam nadzieję, że to będzie powód do organizacji kolejnych, jeszcze lepszych imprez. A co najważniejsze, mam nadzieję, że będziemy mieć dostateczną ilość środków finansowych, aby móc realizować to, co mamy zaplanowane. A